P-51 Mustang. Sto 20 dni do sławy. Szybki i smukły P-51 Mustang to rasowy myśliwiec i wyjątkowa maszyna, która zajęła wyjątkowe miejsce w dziejach awiacji. Kochali go piloci, obawiał się wróg, bo charakteryzował się szybkością, zwrotnością i zasięgiem. Był nie do pokonania. Wygodny, przyjazny dla pilota samolot. Nie miał żadnych wad konstrukcyjnych, tylko fantastyczne osiągi. Dobre uzbrojenie, duży zapas paliwa. Uważam, że to najlepszy samolot II wojny światowej. To były piękne samoloty. Wszystkie przełączniki pod ręką, wygodny fotel, regulowany. Pilotowanie go to czysta przyjemność. Trudno go opisać. Wspaniale reagował na stery. Był szybki i zwrotny. Start ani lądowanie nie sprawiały kłopotu, podobnie jak kładzenie się na prawą lub lewą burtę. Miał większą moc silnika, zwrotność, szybkość lotu i wznoszenia. Był o 2% lepszy od najlepszych niemieckich samolotów. Dzięki temu wygrałem wiele walk powietrznych. Gdy Mustangi dotarły do Europy, amerykańscy piloci wreszcie mogli walczyć z Luftwaffe nad Niemcami. Były bardzo zwrotne. Niemieckie Bf-109 i FW-190 były dobre, ale nie tak jak P-51. Bałem się, że maszyna nawali, ale silnik Merlin był tak niezawodny, jak stary Ford Model T. P-51 można było latać bez przerwy. Mój najdłuższy lot trwał ponad 6 godzin. W przypadku P-38 było to 4,5 godziny. Gdy dostaliśmy P-51, mogliśmy osiągnąć dalsze cele. FW-190 i Bf-109 deklasowały wcześniejsze amerykańskie myśliwce. Z P-51 było odwrotnie. Mustang z dobrym pilotem był niepokonany. Leciałem za nim w dół i doganiałem go. Otworzyłem ogień. Trafiłem w skrzydła i kadłub. Od razu poderwał maszynę do góry. Przeleciałem obok. Musiałem się wznieść i znów go podejść od góry. Gdy zacząłem schodzić, był za mną. Do dziś nie wiem, jak to zrobił. Siadł mi na ogonie. 20-milimetrowe działko Bf-109 strzelało przez śmigło. Skręciłem tak ostro, jak to było możliwe. On był tuż za mną. Za każdym razem, gdy patrzyłem do tyłu, widziałem plujące ogniem działko. Każdy raz, gdy patrzyłem, 20 mm cannon was blinking
Moją głowę chroniła tylko bańka z cienkiego pleksiglasu. Na szczęście pociski nie dolatywały mi do ogona. Wykonałem chyba ze 100 pętli. Mustang był trochę lepszy, ale ja byłem lepszym pilotem. Wreszcie odbił w bok i poleciał w dół. Pozwoliłem mu na to. Ja go trafiłem, on mnie nie trafił. To trwało 10 minut. Mustang, chluba amerykańskiego lotnictwa, był początkowo samolotem rozpoznawczym RAF-u. Cztery lata trwało przekonstruowanie go w myśliwiec. Zaczęło się od dziwnego zamówienia i niewykonalnego terminu dostawy. Brytyjczycy poszukiwali amerykańskich producentów myśliwców. Chcieli, by North American dostarczył im P-40 Warhawki. Amerykanie zaproponowali jednak coś innego. Zbudują i przetestują zupełnie nową maszynę w 100 dni. W 1940 roku Brytyjczykom zależało na gotowym do walki myśliwcu. Byli zdesperowani. Od razu przyjęli ofertę North American. Lepszy od P-40 prototyp miał być gotowy po 100 dniach. Amerykanie się wywiązali. Prototyp Mustanga o roboczej nazwie NA-73 był gotowy po 117 dniach. W ciągu 130 dni prototyp po raz pierwszy wzbił się w powietrze. Brytyjczycy zamówili 600 P-51. Byli zachwyceni nowym samolotem. Ale amerykańskie lotnictwo zainteresowało się P-51 dopiero dwa lata później. Na pokładzie. Wkrótce RAF odebrał dostawę 600 P-51, nazwanych Mustangami 1. Brytyjscy piloci szybko docenili tę maszynę. Mustang rozwijał prędkość 627 km na godzinę i był najszybszym amerykańskim myśliwcem. Bardzo zwrotny, wznosił się w tempie 900 metrów na minutę. Miał też poważne wady. Pierwszy Mustang był wyposażony w silnik Allisona, świetny do walki na małych wysokościach oraz podczas rozpoznania taktycznego. Nie nadawał się do dalekich lotów eskortowych, bo miał słabe osiągi na dużych wysokościach. Mimo to Brytyjczycy go uwielbiali, bo na małych wysokościach był świetny i szybki. Służył głównie do rozpoznania taktycznego i atakowania celów naziemnych. W sierpniu 1942 roku pilot Mustanga po raz pierwszy zestrzelił samolot Luftwaffe. Hollis Hills był Amerykaninem, pilotem kanadyjskiego lotnictwa, który prowadził amerykańską maszynę w służbie Wielkiej Brytanii.
Działania wojenne aliantów rzeczywiście miały międzynarodowy charakter. Latając tuż nad drzewami i lawirując między bateriami przeciwlotniczymi, piloci Mustangów robili zdjęcia ważnych obiektów i ostrzeliwali cele naziemne. Mustang bardzo się przydał Anglikom w Europie, lecz początkowo nie interesował Amerykanów. Przekonały ich dopiero świetne sprawozdania RAF-u dotyczące nowego myśliwca. Zamówili niewielką ilość Mustangów, oznaczonych P-51A, i używali ich do obserwacji lub rozpoznania taktycznego. Niestety silnik Allisona, który nie miał sprężarki, wciąż ograniczał osiągi na dużych wysokościach, co przeszkadzało Amerykanom. Pierwsze P-51A miały silniki Allisona. Sprawdzały się w bombowcach nurkujących, ale bez wielkich efektów. Przelatałem w Anglii kilka godzin na tej maszynie. Brakowało nam sprzętu. Mieliśmy kilka P-51A i ćwiczyłem bombardowanie z lotu nurkowego. Mustang miał zbyt małą moc. Silnik Allisona nie zapewniał odpowiedniej prędkości. Nadawał się do nurkowania. Pod koniec 1942 roku North American zaprezentował nową wersję Mustanga. Był to jednomiejscowy bombowiec nurkujący, oznaczony jako A-36 Apache. Wyprodukowano kilkaset A-36 dla kilku dywizjonów myśliwsko-bombowych, które walczyły nad Morzem Śródziemnym i w Birmie. A-36 miał mniejszy udźwig niż P-47 i szybko z niego zrezygnowano. Był wrażliwy na ostrzał i miał zbyt słabą konstrukcję do lotów nurkowych. Mimo to umożliwiał zrzucenie bomb ze znacznie większą precyzją niż inne amerykańskie myśliwce bombardujące. Piloci A-36 zbliżali się nad cel na średniej wysokości i przechodzili nad celem do lotu nurkowego. Otwierali hamulce aerodynamiczne, by zmniejszyć prędkość opadania. Bomby zwalniali w ostatniej chwili. Na wysokości około 300 metrów podrywali samolot do góry. Wymagało to stalowych nerwów i świetnej celności. Żaden inny samolot amerykański nie bombardował tak precyzyjnie. Dzięki temu, co zostało w nim z myśliwca, A-36 skutecznie walczył w powietrzu. Jego piloci odnieśli wiele zwycięstw. Jeden z nich został asem. A-36 nie zdobył popularności. Sztab amerykańskiego lotnictwa był nastawiony na naloty strategiczne. Po roku eskadry bombowców nurkujących zastąpiono myśliwskimi. A-36 był ślepą uliczką rozwoju Mustanga. Kiedy wydawało się, że Mustang nie odegra już roli w wojnie w Europie, kilku pomysłowych ludzi tchnęło weń nowe życie. Mustang z silnikiem Merlin. W
Do połowy 1943 roku Mustang służył jako maszyna zwiadowcza, bombowiec nurkujący i samolot szturmowy. Nie sprawdził się jako myśliwiec. Kilku ludzi wpadło jednak na pomysł, który uczynił z P-51 jeden z najlepszych myśliwców w historii. Brytyjski pilot Harker wpadł na pomysł, by wyposażyć Mustanga w silnik Merlin. Amerykański pułkownik Hitchcock uznał, że to interesujący pomysł. Uzyskano zgodę i Mustang stał się myśliwcem ze świetnymi osiągami na dużych wysokościach. W Stanach Zjednoczonych Merliny produkował Packard. Nowa maszyna P-51B była pierwszym strategicznym myśliwcem II wojny światowej. Brytyjski silnik produkowany przez Packarda był niezawodny, mocny i miał świetne osiągi na dużych wysokościach. Zawdzięczał to dwustopniowej sprężarce. Mustang z silnikiem Merlin rozwijał prędkość 724 km na godzinę i wreszcie mógł służyć do walki powietrznej z maszynami Luftwaffe. Brytyjskie i niemieckie myśliwce mogły spędzić w powietrzu 2-3 godziny, co dawało zasięg około 480 km. Dzięki dodatkowym odrzucanym zbiornikom czas lotu Mustanga wzrósł do 8 godzin. Samolot mógł teraz dotrzeć do najdalszych zakątków Niemiec i wrócić do bazy w Anglii. Amerykanie mieli wreszcie pierwszy strategiczny myśliwiec w samą porę. Jesienią 1943 roku amerykańskie ciężkie bombowce przegrywały bitwy nad Niemcami. Pozbawione eskorty B-17 i B-24 były niemal bezbronne. Potrzebny był nowy myśliwiec zdolny do eskortowania bombowców nad Berlin i z powrotem. P-51B nadawał się do tego idealnie. Początkowo P-47 i P-38 mogły eskortować bombowce tylko do określonego miejsca. Potem zawracały. Nasz dywizjon eskortował bombowce na całej trasie. Początkowo mieliśmy mało Mustangów, ale byliśmy skuteczni. Później P-51 były wszędzie. Gdy obserwowaliśmy je z obozu jenieckiego, wydawało się, że na każdy bombowiec przypada jeden P-51. P-51 były końmi roboczymi. Miały znacznie większy zasięg i lepszą zwrotność. Mogliśmy na nich polegać. Oni nas nie rozumieli. Nie wiedzieli, jak się prowadzi ciężarówkę. W grudniu 1943 roku pierwsza grupa P-51B, 354 Dywizjon, dotarł do Anglii. Przed podróżą do Europy lataliśmy na P-39. Nie wiedzieliśmy, jakie dostaniemy maszyny. Jack Bradley, Bob Stevens i ja mieliśmy wypróbować je w Anglii. Gdy wróciliśmy, pierwsze P-51B były już w bazie. So we were off and running and
Debiutantów z 354 Dywizjonu szybko przeszkolili piloci Luftwaffe. Okazało się, że walka to nie sport. Mój pierwszy lot bojowy trwał 3 godziny. Pogoda była okropna. Można się było zderzyć w powietrzu. Nie widziałem wroga, ale on dostrzegł nas i straciliśmy jedną maszynę. To był drugi lot bojowy naszego dywizjonu. To nie były żarty. Naszym dowódcą był generał Pete Quesada. Pamiętam, jak powiedział: panowie, to nie przelewki. Wielu z was nie wróci do domu. Dzięki nowym Mustangom piloci zaczęli jednak odnosić zwycięstwa. 13 grudnia 1943 roku pilot 355 Dywizjonu strącił nad Kilonią Me-110, pierwszego z 700 samolotów wroga. Cena sukcesu była jednak wysoka. Początkowo mieliśmy 80 pilotów. Straciliśmy 220, mimo że nasz dywizjon odnosił najwięcej zwycięstw. A więc najwięcej zwycięstw w stosunku do strat, chociaż w ciągu 2 lat straciliśmy dwukrotnie więcej pilotów, niż wynosił nasz stan osobowy na początku. Początkowo Niemców zaskoczyło pojawienie się Mustangów. Piloci Luftwaffe często mylili P-51 z BF-109. Zdarzały się zabawne sytuacje. Niemcy nie znali tych maszyn. W trakcie jednego z pierwszych zadań BF-109 dołączył do naszego szyku i dopiero po 10 sekundach zrozumiał swój błąd. Uciekł. Nie wiem, czy ktoś go dorwał. P-51 do tego stopnia przypominał BF-109, że nawet Amerykanie się mylili. Oba samoloty miały podobne owiewki. Dlatego na początku strzelali do nas nawet amerykańscy piloci. Głównie P-47. Nigdy się nie nadziałem na P-38, B-17 czy B-24. Mimo tych zdarzeń nowy myśliwiec szybko zmienił układ sił na niebie nad Europą. Oczywiście mieliśmy większy zasięg. Cel zadań pozostał ten sam, ale zmieniliśmy taktykę. P-38 nie mogły opuszczać bombowców. Nam pozwalano wylatywać przed bombowce i atakować nadlatujące myśliwce wroga. Tak więc sytuacja się zmieniła. Mieliśmy większe szanse na zwycięstwo, uprzedzając ataki Luftwaffe. .354 Dywizjon ocalił kampanię nalotów strategicznych, która stała pod znakiem zapytania.
Teraz należało przerzucić do Anglii jak najwięcej P-51. Tylko tak można było przegnać Luftwaffe znad Europy. Dominacja Mustanga. W grudniu 1943 roku pułkownik Don Blakesley odwiedził bazę 354 Dywizjonu i uczył debiutantów taktyki walki w powietrzu. Trzy razy dowodził naszą eskadrą i spodobał mu się P-51, bo po powrocie zdobył te maszyny dla 4 Dywizjonu. Był pod wrażeniem. Po lotach z 354 Dywizjonem Blakesley zakochał się w Mustangu. Wybłagał Mustangi dla 4 Dywizjonu u generała Ike'a Kepnera. Kepner się zgodził, o ile piloci zaczną natychmiast wykonywać loty bojowe. Blakesley zaczął szkolić pilotów i kilka dni później P-51 latały nad Niemcami. Dzięki nowemu Mustangowi 4 Dywizjon, który walczył tylko w Europie, nie na Pacyfiku, odniósł ponad 1000 zwycięstw. Wkrótce 8 Armia Lotnicza zaczęła wymieniać P-47 na Mustangi. W styczniu tylko 50 P-51 mogło eskortować bombowce nad Niemcami, ale w kwietniu już 400. W Mustangi wyposażono wiele najsłynniejszych dywizjonów. Straty Luftwaffe szybko rosły. Wiosną 1944 roku traciła od 10 do 30% pilotów miesięcznie. Chociaż nie brakowało jej maszyn, nie było ludzi, którzy mogliby usiąść za sterami. Mimo sukcesów, Mustang miał kilka wad, które próbowano usunąć. Niektóre były bardzo niebezpieczne. Zacinała się taśma karabinów. Przy dużych przeciążeniach karabin nie działał. W cienkich skrzydłach karabiny ustawiono pod kątem 45 stopni. Pas z amunicją był zgięty i co jakiś czas się zacinał. Zdarzało się, że po kilku seriach karabiny przestawały strzelać. Jeden z naszych mechaników znalazł sposób, by działały w każdych warunkach. Do lata 1944 roku większość usterek usunięto. P-51B służył do końca roku. Ale wcześniej weszła na uzbrojenie nowa wersja myśliwca. P-51D zdobył reputację najlepszego Mustanga. Większość Mustangów miała silniki o mocy 1400-1500 koni. Wersja D miała silnik 1650-konny. Najważniejsza była widoczność. Osłony kabiny pilota w wersji B i C były z tyłu wpuszczone w kadłub. Duża osłona w wersji D zapewniała nieograniczoną widoczność. Do tego dochodziła większa moc silnika,
To trzy karabiny kalibru 12,7 mm w każdym skrzydle i zaczepy do podwieszania bomb. Strzelałem kilka razy na próbę. Po wciśnięciu spustu samolot zwalniał o 80 km na godzinę. Gdy strzelały wszystkie karabiny, było to bardzo odczuwalne. Pod koniec wojny często strzeliwaliśmy cele i bombardowaliśmy je z lotu nurkowego. Pierwszego dnia walk w locie nurkowym osiem samolotów zgubiło poszycie skrzydeł, które były osłabione przez dodatkowe karabiny. Przy bombardowaniu, nawet gdyby pilot wyskoczył, trafiłby w sam środek eksplozji. Dlatego przez kilka dni nie lataliśmy. Skrzydła poprawiono i Mustangi służyły nam do końca wojny. Po sukcesach w Anglii w P-51 wyposażono też dywizjony we Włoszech. 332 Dywizjon jako pierwszy dostał P-51 B i C, a potem D. 332 Dywizjon był jednym z najbardziej niezwykłych w historii lotnictwa. Był to jedyny dywizjon w amerykańskim lotnictwie z całą czarną załogą. W Stanach Zjednoczonych panowała dyskryminacja rasowa, uprzedzenia. Czarni piloci spisywali się wyjątkowo dobrze. Wznosili się ponad te problemy, dzielnie eskortując ciężkie bombowce na froncie włoskim. 332 Dywizjonem dowodził pułkownik Benjamin Davis, którego widzimy podczas odprawy. Zawsze przygotowani i zaangażowani piloci należeli do ścisłej elity lotnictwa eskortowego. Mieli świetną reputację. Ich maszyny można było poznać po czerwonych ogonach. Pamiętam, jak raz zbliżały się do nas myśliwce. Lecz oni wylecieli im naprzeciw. Wróg nas nawet nie zaatakował. To się często zdarzało. 332 Dywizjon był wyjątkowy. Mimo że wykonywali wiele zadań i często walczyli z wrogiem, nigdy nie stracili eskortowanego bombowca. Żaden inny dywizjon nie mógł się poszczycić takim wynikiem. Chociaż inne dywizjony odnosiły więcej sukcesów, 332 zasłużył na szacunek pilotów bombowców. Pod koniec wojny domagali się oni, by eskortował ich właśnie ten dywizjon. Mieliśmy dobrą eskortę. Czarni piloci latali na P-51. Jedna grupa prowadziła nas do celu, druga eskortowała w drodze powrotnej. Zwłaszcza jeden z nich był niezłym gagatkiem. Robił różne triki z samolotem, żeby nas rozbawić. Więź białych pilotów z czerwonymi ogonami była silniejsza niż uprzedzenie rasowe.
Gdy wyposażone w Mustangi dywizjony walczyły z Luftwaffe, P-51 użyto też do walki z Japończykami. Wkrótce Mustangi kontrolowały niebo nad Tokio. Mustangi nad Pacyfikiem. Pierwszych wersji Mustangów, P-51A i A-36, użyto do walki z Japończykami już w 1943 roku. Pierwsze zadania bojowe nie należały do udanych, lecz Mustangi okazały się szybsze od maszyn japońskich. Najczęściej piloci Mustangów ostrzeliwali cele w Birmie i Chinach. Zwalczali okręty u wybrzeży Birmy, aby odciąć zaopatrzenie dla armii cesarskiej. Po zdobyciu Iwo Jimy Mustang stał się panem Pacyfiku. Mieliśmy sporo Mustangów. Prowadziliśmy zaciekłe walki, aby na Iwo Jimie utworzyć bazę P-51, eskortujących B-29 latające nad Japonię. B-29 startowały z wysp Saipan i Tinian. Spotykaliśmy się z nimi nad Iwo Jimą. Trasa do Tokio i z powrotem liczyła 2400 kilometrów. Lot z Iwo Jimy do Japonii i z powrotem trwał 7-8 godzin. Chociaż P-51 to znakomita maszyna, obciążenia nóg i kręgosłupa dawały się pilotom we znaki. Chwytały ich kurcze i po powrocie trzeba ich było wyciągać z kabiny. Codzienne loty wymagały wielkiej odwagi i wytrzymałości. Początkowo eskortowaliśmy bombowce. Na miejscu szukaliśmy celów na ziemi. Najpierw spontanicznie, później je wyznaczano. Jednym z nich była baza lotnicza Atsugi. Dostaliśmy rozkaz zbombardowania jej. B-29 czekały na nas w okolicach wybrzeża. Zaatakowaliśmy samoloty i instalacje naziemne. W tym wypadku to bombowce nas eskortowały i wskazywały drogę. Czekały na nas na wysokości 7000 metrów. Zawsze były osłaniane przez co najmniej 4 P-51. Zdarzało się, że po jednym z zadań zlokalizowaliśmy B-29 i lecieliśmy w jego kierunku. Nagle ujrzeliśmy, że zbliża się do niego japoński samolot. Na szczęście eskorta zapobiegła tragedii i strąciła maszynę wroga. Wiosną 1945 roku Mustangi eskortowały bombowce i wyszukiwały cele w całej Japonii. Japońskie lotnictwo myśliwskie było już zniszczone. Raz, gdy eskortowaliśmy B-29 nad Japonią, na wysokości 7500 metrów, mój silnik nagle stracił moc. Myślałem, że to poważna usterka.
Powiadomiłem skrzydłowego, że muszę skakać. Tego dnia bombardowaliśmy Tokio i Yokohamę. Kule ognia wznosiły się na wysokość 1500 metrów. Chciałem wyskoczyć jak najdalej od brzegu. Nagle ujrzałem kilka japońskich maszyn lecących w stronę B-29. Byłem tuż za jedną z nich i otworzyłem ogień. Trafiłem, a skrzydłowy strącił drugą. W czasie walki zapomniałem o silniku. A okazało się, że znów jest sprawny. Z braku paliwa i pilotów obrona lotnicza Japonii załamała się. Pod koniec wojny japońscy piloci walczyli inaczej. Grupa, którą spotkaliśmy, chyba brała udział w ćwiczeniach. Nawet nie próbowali robić uników. Strzelaliśmy do nich jak do kaczek. Gdybym był bliżej, poleciałbym za nimi. Nasi piloci strącili kilka maszyn. Latem 1945 roku amerykańskie lotnictwo kontrolowało niebo nad Japonią. Piloci P-51 bez przeszkód wyszukiwali cele na ziemi. Działka Mustangów były zabójcze. W chwili kapitulacji Japonii w sierpniu 1945 roku setki P-51 z Iwo Jimy były gotowe do inwazji na Kyushu. Na szczęście ta operacja była niepotrzebna. Dziedzictwo Mustanga. Pod koniec wojny w Europie prawie 2000 Mustangów ochraniało amerykańskie bombowce. Luftwaffe nie była w stanie przebić tej tarczy. Niemieckie miasta i fabryki niszczono w nalotach strategicznych. Zestrzeliwano każdy napotkany samolot niemiecki, a było ich coraz mniej. The Allied Air Forces were virtually unopposed in the air. Wciąż jednak zagrożeniem była artyleria przeciwlotnicza. Podczas jednej z akcji znalazłem 6 niemieckich ciężarówek. Ostrzelałem je i podpaliłem 4. Po chwili zawróciłem, by zniszczyć pozostałe 2. Tym razem otworzyła do mnie ogień setka żołnierzy. Chyba z tych ciężarówek. P-51 nie był zbyt wytrzymały. Utrata płynu chłodzącego to koniec. Mnie to spotkało. Wzniosłem się na wysokość 2400 metrów i wskaźnik temperatury oszalał. Silnik zaczął tracić moc. Nadałem Mayday i pociągnąłem czerwony uchwyt i pokrywa kabiny się oderwała. Chciałem skoczyć, ale nie odpiąłem pasów.
Powiedziałem, do widzenia, do mikrofonu. Zdjąłem pasy i znów próbowałem wyskoczyć. Zahaczyłem o przewód radiowy i znów opadłem na fotel. Znów powiedziałem do widzenia, wyszarpnąłem przewód i spróbowałem po raz trzeci. Wystawiłem głowę, a leciałem z prędkością 160 km na godzinę. Wiatr odciągnął moje gogle od twarzy. Cofnąłem głowę i wróciłem na miejsce, opadłem na fotel. Włączyłem radio i powiedziałem do widzenia. Zdjąłem hełm. Za czwartym razem się udało. Zawisłem nad polem bitwy pancernej. W powietrzu otaczała mnie cisza, ale z dołu dochodziły odgłosy strzałów. Znajdowałem się na wschód od zajętego przez Niemców Metzu. Na ziemi ukryłem się w krzakach. Na polu stanęła niemiecka furgonetka. Dwóch żołnierzy zaczęło mnie szukać. Wyprostowałem się i podniosłem ręce do góry. W połowie drogi zobaczyłem, że na czarnym krzyżu namalowana jest biała gwiazda. To był wóz zdobyty przez trzecią armię Pattona, która była 60 kilometrów dalej niż powinna. Pojechałem z nimi. Następnego dnia zabrali mnie samolotem do bazy. Choć silnik chłodzony cieczą był wadą podczas ataków na cele naziemne, Mustanga uważano za najlepszy masowo produkowany myśliwiec II wojny światowej. Pod koniec wojny Mustang odnosił największe sukcesy, lecz zbliżał się koniec jego służby. Messerschmitt Me-262, pierwszy odrzutowy myśliwiec, zadał cios samolotom tłokowym. Jednak piloci latający na Mustangach znaleźli sposób na pokonanie tej nowatorskiej maszyny. Często wygrywali, mimo prędkości Me-262. Tego dnia, w kwietniu 1945 roku, wykonywaliśmy zadanie na wysokości 3600 metrów. Nagle zobaczyłem w dole sylwetkę Me-262. Leciał na wysokości 600 metrów. Runąłem za nim w dół, żeby nie uciekł. Przekroczyłem barierę dźwięku. Myślałem, że samolot się rozpadnie. Straciłem panowanie nad maszyną. Drążek sterowy nie reagował. Nieco niżej powietrze było gęstsze. Modliłem się, żebym odzyskał sterowność. Wyszedłem z lotu nurkowego i znalazłem się tuż za Me-262. Natychmiast zacząłem strzelać. Oderwałem mu kawałek skrzydła i podpaliłem lewy silnik. Leciałem szybciej i musiałem się wznieść. Chciałem zawrócić. Niemiec zaczął się wznosić pionowo do góry. P-51 nie mógł długo lecieć w taki sposób. Myślałem, że uciekł, ale nagle jakby się zatrzymał i zaczął spadać ogonem w dół.
Pilot wyskoczył. Zawisł na spadochronie. Poczułem się jak mistrz świata. W 1996 roku byłem na spotkaniu niemieckich pilotów i poznałem tego, którego maszynę strąciłem. Serdecznie mnie przywitał. Powiedział, że ocaliłem mu życie. W jego jednostce było 25 pilotów. Został ranny i więcej nie wystartował. Dwa tygodnie później żyło tylko czterech jego kolegów. Ocaliłem mu życie. Podziękował, a ja stwierdziłem, że nie ma za co. Po wojnie miejsce Mustanga zajęły nowe myśliwce, odrzutowe, P-80 i F-86. Przez pewien czas na niebie królował jednak P-51. Po wojnie przegrał z nowoczesną techniką i stracił dotychczasowe znaczenie. Wyprodukowano około 15 tysięcy P-51, lecz wiele z nich złomowano tuż po wojnie. Pozostałe sprzedano pilotom i kolekcjonerom. W pierwszym roku wojny w Korei Mustanga użyto jako maszyny szturmowej. Szybko zastąpiły go jednak nowoczesne odrzutowce. Dziś istnieje około 100 latających Mustangów. Rokrocznie są prezentowane podczas pokazów lotniczych i przypominają trudne dni, gdy piloci P-51 z narażeniem życia walczyli o wolność. Żaden pilot nigdy nie odmówił. Wręcz przeciwnie. Ludzie mówili: on latał wczoraj, dzisiaj ja chcę. Czy to była zabawa? W żadnym wypadku. Przykładaliśmy się do każdego zadania, które nam powierzono. Straciliśmy wielu ludzi. Sherman powiedział kiedyś, że wojna to piekło. I miał rację. To jest piekło. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Dariusz Makulski. Czytał Janusz Kozioł.